Brock! Wróciliśmy z innego świata i spotkaliśmy twojego brata. Znaczy, nie w tej kolejności. Pozwoliłeś temu oszołomowi dobrać się do ostrza? Hmm? Wiesz, że stracił swój talent, nie? Kunszt po prostu go opuścił. On chciał pociągnąć mnie ze sobą. Pewnie pokpił sprawę. Wręcz przeciwnie. Cóż, nawet ślepa świnia czasami znajdzie trufle. Ale wiesz, co liczy się najbardziej? Konsekwencja. A to zobaczysz w całej mojej robocie. Co zrobiłeś? Ulepszyłem go. Dobrze. Jak skończyliście się gapić, to mam do was prośbę. Czego chcesz? W kopalniach Volundr żyje pewien znajomy alchemik, Andvari. A może już nie żyje, bo nie odzywał się od jakichś 100 zim. Tak czy inaczej, moglibyście go dla mnie odnaleźć? Też jest krasnoludem, nosi zielony pierścień. Ma u mnie dług. Poszukacie? Jeśli będzie nam po drodze. No tak, rozumiem. Nie lubisz się trudzić za darmo, co? Dobra. Andvari zrobi dla was coś specjalnego, jeśli go odnajdziecie. Ten kamień wejścia otworzy wam drogę do kopalni. Okej, co słychać? Utrudnić przerobienie cię na mielonkę. Senku? Znowu ty. Liczy się wszystko, tak? Coś chcesz, chłopcze?
O czym to ja miałem wam? Pamiętasz, jak wrócić do Czarnego Tchnienia? Pewnie. Musimy przejść przez most do wieży Vanaheimu. Wracamy do Czarnego Tchnienia, czy trochę pozwiedzamy? Twój wybór. Chciałbym odbyć taką podróż z mamą. Umiała walczyć, prawda? Tak. Walczyła pięknie. Dokąd teraz pójdziemy? Skarby ze wszystkich światów. Myślisz, że Fafnir odwiedził też Alfheim? Nie wiem. Nie ciekawi cię to? Widział tyle miejsc. Idziemy do magazynu, by zabrać wszystko, co może nam się przydać. Nieważne, kto i skąd to tam przyniósł.
Gdzie teraz? Dokąd teraz idziemy? Dokąd teraz pójdziemy? Zgubiliśmy się? Nie. Dotarliście już do magazynu Fafnira? Najlepszy zakup to ten niedokonany. Zgubiliśmy się? Nie. Bandyci. O, wszyscy tu przed nami.
Zamknięte. Znajdź inne wejście. Co to? Chłopcze, tutaj. Ej, kolejna mapa skarbów.
bandytom udało się wejść do środka. Oby nie zabrali wszystkich skarbów. Głupie garnki i draugry. Żadnych magicznych skarbów, żadnej osełki. Nie oczekuj zbyt wiele, chłopcze, a nigdy nie będziesz zawiedziony. Zaskoczyć. Nie spodziewałem się ich. No właśnie. Thank you.
Mi! Jasta! Wybacz, jeszcze chwila! Oprócz trucizny i głupiego posągu ptaka. I przydatnych zasobów.
To po nie tu przyszliśmy, chłopcze. Niestety, ktoś opróżnił wiele z tych skrzyń. To pewnie bandyci. Oby nie wzięli osełki Sindriego. Jakieś dobre przeczucie. Może nawet znajdziemy tam osełkę. Przypomnij sobie, co ci powiedziałem o oczekiwaniach. Nie oczekuj wiele. Wiem, ale mam dobre przeczucie. Przeczucie się myliło. Zaskoczyć. Widziałem. Więc powinienem nie oczekiwać wiele. Chyba że ze strony wrogów. To nieco bardziej złożone. Spodziewaj się najgorszego. Niczego nie zakładaj. I zawsze bądź gotowy na atak. Postaram się to zapamiętać. Nie chcę się nastawiać, ale myślisz, że ją znajdziemy? Nie.
Co, wróciłeś na mnie naszczać, ty niewdzięczny? A wy to kto? Szukamy osełki. Widziałeś ją? No, była kiedyś w tym pokoju. Mój syn naostrzył na niej sztylet, zanim wbił mi go w plecy. Co? Mały bydlak uznał, że teraz on powinien przewodzić bandzie. Może i byłem dla niego surowy. Zresztą nie powinno mnie to dziwić. Sam załatwiłem swojego ojca w tym samym wieku. Zabił własnego ojca? Gdzie jest teraz? Może jest bydlakiem, ale to mój bydlak. Nie mam zamiaru ci pomagać, głupcze. Więc ten sztylet nam pomoże. Hej! To moje! Hej! Chodź, chłopcze. Idziemy. Dobrze wam tak! Jak na dwójkę fiflów potraficie walczyć, muszę to przyznać. Dlaczego jego syn go zdradził? Zabić własnego ojca? Dla jakiegoś skarbu? Z czystej chciwości? Pamiętaj, co ci powiedziałem. Niczego nie zakładaj. Wiesz, pewnie. Nie wyglądał na dobrego ojca, ale... Znasz tylko połowę historii. Racja. Pójdzie.
No, jak wam się podobało w magazynie? Nie mamy osełki. To sztylet bandyty, który ją zabrał. Zabrali większość skarbów. O, no to weźcie to, w zamian za sztylet. Ten sztylet... Sztylet od was to całkiem ciekawa rzecz. Dość prosty wygląd, ale konstrukcja nie w kij dmuchał. Gdzie dokładnie go znaleźliście? W plecach zbója. O! O! Wspomniał, że należał do dużego klanu. Może oni zabrali osełkę? Niewykluczone. Wiem, że gdzieś już widziałem ten symbol. Zrobię, co tylko wam trzeba. Trzeba było powiedzieć. Że chcecie się przywitać. O, w porządku. Do dzieła. Czego tylko zechcesz, młody. Dzień dla twoich wrogów. Dla ciebie? Ach, co jeszcze podać? Jest coś jeszcze do obgadania?
ciekawe historie? Na przykład jakie? Nie wiem. Mama sporo ich znała. Tobie nikt nie opowiadał? Dawno temu znałem pewnego człowieka. Jego historie były zwięzłe i z morałem. Brzmi ciekawie. Pamiętasz jakieś? Jedna z nich opowiadała o zającu i żółwiu. Jak tym uwiedźmy? Raczej nie. Więc o czym jest? Postanowiły urządzić wyścig. Zając był zbyt pewny zwycięstwa i głupi, a żółw był spokojny i zdyscyplinowany. Żółw zwyciężył. Chyba nie opowiadałeś zbyt wielu historii. Skup się, chłopcze! Pochodnie robi się z drewna. To jest palenisko. Palenisko. Coś jest na nim napisane. Mam przeczytać? Fejkia. Znakomita walka! Hej, to kolejny duch! Podejdźcie, ja nie gryzę. Jesteś martwy? Bardzo spostrzegawczy i nierozważny. Uważajcie z rozpalaniem tych palenisk. Sługi Seidr i Hel oblepiają płomienie niby chmary cien. Winniśmy wam podziękowania za uwolnienie nas z tej wodnej mogiły. Nas? Inne duchy. Jezioro Dziewięciu jest ich pełne. Większość może samodzielnie opuścić tę krainę, ale garstka szczęśliwców utknęła w Midgardzie do czasu załatwienia zaległych spraw. Może moglibyście im pomóc? Nie mamy zamiaru ci pomagać, duchu. Ach, ale już to zrobiliście. Chciałem jedynie znów ujrzeć nieboskłon. Żegnajcie. Zniknął. Chodź, nie rozpraszajmy się.
A, no proszę. Świetnie. Wkrótce przełożymy te runy z Muspelheimu. Co to? Może powinniśmy się rozejrzeć za resztą duchów. Co ci mówiłem o rozpraszaniu się? Ale one potrzebują pomocy. To tylko duchy, chłopcze. Nie żyją, niczego nie potrzebują. Tylko chcą. Ale nie chcę ich tak zostawić. Przyzwyczaisz się do tego. Mama na pewno by im pomogła. Mówiłeś coś, chłopcze? Nic. I bardzo dobrze. Widziałeś tam coś? Ta wieża! Nie widzę żadnej wieży. Może mi się przewidziało. Może kolejna historia? A, na krótko. Był sobie pewien koń. Pragnął zemścić się na swoim wrogu, jeleniu. Ale sam nie był w stanie go zabić. Stop! Dokończymy później. Dobra. Pozwala odczytać runy z Muspelheimu i zawiera runę podróży. Idziemy do świata ognia?
kolejne palenisko. Zapewne chcesz je rozpalić. Mogę? Na pewno jest to lepsze narzędzie. Chłopcze. Tak jest. Kwejkia. Pamiętam, kiedy ostatnio widziałem na tych wyspach kogoś, kto nie byłby martwy czy wynaturzony. Co masz na myśli? Pustka, drogi chłopcze. Pustoszy tę ziemię, przybierając na sile z każdą zimą. Dlaczego tak się dzieje? Nie jestem pewny, ale chyba zaczęło się od przybycia węża świata i potopu, który później nastąpił. Wielu utonęło, w tym ja. A potem trupy powstały z martwych. Możemy ci jakoś pomóc? Chłopcze. Chciałem tylko znów z kimś porozmawiać. Spełniliście to życzenie. Dziękuję. Kiedy ktoś prosi o pomoc. Nie. Zgadza się. Ale nie możemy... Nie dyskutuj ze mną. Musisz ćwiczyć skupienie. Nie może cię obchodzić nic poza podróżą. A jeśli one też mogą pomóc? Ostatni chyba dobrze znał jezioro. Jak niby miałby nam przez to pomóc? Zapytajmy, to się dowiemy. Jaką historię chciałeś opowiedzieć? Był sobie pewien koń. Pragnął zemścić się na swoim wrogu, jeleniu. Stop! Dokończymy później. Dobra. Atrapił się tutaj. Tak, ojcze.
Jaką historię chciałeś opowiedzieć? Był sobie pewien koń. Pragnął zemścić się na swoim wrogu, jeleniu. Koń spotkał człowieka, łowcę, i zawarł z nim pakt. Posłusznie przyjął wędzidło i pozwolił człowiekowi założyć sobie siodło. Razem zabili jelenia i koń zasmakował zwycięstwa. Łowca nie zwrócił mu jednak wolności i uczynił go niewolnikiem. Więc ceną zemsty była wolność. Może było warto? Raczej nie. Mogę? Ale co? Palenisko. Jeśli musisz. Tu, chłopcze. Dobrze. Kwejkia. Czego chcesz? Podziękować wam. Te umarlaki utopiły mnie wiele zim temu. Od dawna czekałem na zemstę. Więc zmarłeś już po potopie? Owszem. Przybyłem tu, żeby splądrować świątynię Tyra. Ale nie doceniłem skutków działania pustki. Widziałeś innych ludzi? Żywych? Brodatego, z tatuażami? Tylko tego, który stoi przede mną. Dziękuję wam za pomszczenie mojej śmierci. To na nic. Wiesz, nie wszystkie będą w stanie nam pomóc.
Może następny powie nam coś więcej. Nie oczekuj zbyt wiele, chłopcze. Duchy rzadko się przydają. Skąd one się biorą? Gdy człowieka wyrwie się z okowów życia, nie zawsze pękają wszystkie więzy. Spotkałeś więcej duchów? Tak, wiele. Jakie były? Irytujące. Opowiesz coś jeszcze? W porządku. Dokończymy innym razem. Dobrze. Kwejkia. Muszę z wami pomówić. Kolejny duch, który czegoś chce. Niesamowite. Co się dzieje? Przybyłem nad jezioro z grupką handlarzy, szukając schronienia przed pustką. Skąd mieliśmy wiedzieć, że tutaj jest jeszcze gorzej? Nie cofniemy twoich błędów, duchu. Oczywiście. Ale martwię się o kapitana i załogę. Zdaje się, że nadal są pod wodą. Poszukacie ich. A co możesz nam w zamian za to dać? Ja... niewiele mi zostało. A... no to nie wiem. Czekaj! Miałem przy sobie cenną pamiątkę rodzinną. Będzie wasza, jeśli znajdziecie moją załogę. Stoi. Dziękuję. Robisz postępy. Dlaczego z mamą nigdy nie wspominaliście o pustce? Nie wypowiem się w jej imieniu, ale mnie to nie obchodziło. Ciebie też nie powinno. Nie obchodzi nas, że wszystko wokół umiera? Powinno nas obchodzić, jak dotrzeć na szczyt. Naprawdę? To po co błąkamy się po tych wyspach? Szukamy zasobów do ulepszania sprzętu. Jeśli zbaczamy ze ścieżki, robimy to, by lepiej przygotować się na resztę podróży. Nie mam nic przeciwko zbaczeniu ze ścieżki. I pomaganiu innym.